Dzisiejsza już chyba ostatnia uchwała, tak? Projekt zarządu w sprawie uchwał do wersji roboczej nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Nie wiem, czy Państwo czytali wszystko od razu. Zgłaszam autopoprawkę w punkcie 11 na samym dole. Jest inwestycja na uwarunkowania, a to ma być inwestycja na uwarunkowania. Zamiast ma być na. Tutaj te punkty, które zamieściłam w projekcie, są to punkty, które zostały stworzone przez panią Anię Matuszek, przeze mnie oraz przez członków Stowarzyszenia Obrony Brzeg Łużek. Spotkaliśmy się tutaj w Radzie Dzielnicy. Jeszcze najpierw byliśmy na spotkaniu w Biurze Planowania Przestrzennego u pani dyrektor oraz u pani prezydent Koterby i omawialiśmy tę sytuację całą na temat studium. Jeszcze pan Jarosław z nami był. Kto jeszcze z nami był? Część z tych punktów w zasadzie nierozpisane, jakby wniosła pani Koterba, że można by zasygnalizować, a oni to rozpaczą. Zobaczymy, czy negatywnie, czy pozytywnie, ale taka była sugestia ze strony. Tak. I tutaj, ponieważ my te punkty mamy naprawdę, mam tu napisane dokładniejszymi uzasadnieniami do każdego praktycznie z punktów. Dlaczego, co jest tym spowodowane i tak dalej, ale do uchwały to zostało, nie zostało ujęte tutaj w projekcie uchwały, ale zostanie takie pismo wysłane też może w poniedziałek, we wtorek już ze wszystkimi naszymi uzasadnieniami, żebyśmy właśnie dawali faktycznie jak najwięcej sygnałów i dlaczego, ponieważ jest kilka takich istotnych problemów, które moim zdaniem, nie tylko moim zdaniem, ale i zdaniem mieszkańców powinny być uwzględnione w studium i przede wszystkim powinniśmy mieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tutaj na tym terenie, bardzo zagrożonym. I jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś uwagi, żeby coś dopisać, coś zmienić, to bardzo proszę. Ewentualnie można będzie też, rozmawiałam z Januszem Łyczko, on prosił się, żeby zarząd tam przygotował ten projekt, że w razie gdyby także coś wyszło, jak nagle jakieś problemy i tak dalej, to że będziemy najwyżej wysyłać pismem. Bo tak samo mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi, Radę Dzielnicy. Każdy może zgłaszać, no jak jest na ranga jest takiej uchwały komisji, jest takiego zwykłego szarego człowieka z ulicy. Nie do czego brakuje, ponieważ tutaj od wielu lat Rada Dzielnicy, nie tylko Rada, ale mieszkańcy, różne moje komitety postulowały, żeby na terenach wojskowych tam teren zielony, park i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie tego w ogóle nie ma. Nie wiem, jak to się mogło stać, że zarząd to przeoczył. Zarząd sam proponował, żeby tam jakiś plan robić i tak dalej, zagospodarowania, a teraz jest okazja, żeby to zrobić, bo wtedy można to zrobić, w planie nie można było tego robić, żeby tam właśnie, żeby teren zielony na tych terenach wojskowych, bo jest idealne miejsce tego rodzaju. Tam są usługi. Są tam po prostu zaplanowane usługi. Tak jest w przypadku planu. Plan to jest coś innego niż studium. Studium można określać takie rzeczy, bo on został określony. Plan został określony jako usługi. Jako usługi. Kłopot polega na tym, że jeżeli to ten teren nie jest miejski, no to nie za bardzo można, to co można sugerować osobie, która ten teren ma? Oczywiście, że można. Nie ująć można, bo nawet prywatne tereny, które są na terenie dzielnicy czy na terenie określonym, też można też sprawić, że tam wolno to. A nie, no oczywiście, ale chodzi raczej o wysokościowe rzeczy, prawda? Nie, przeznaczenie terenu. Przeznaczenie terenu. Poza tym pomysł był taki, że miasto jakiś równorzędny teren, prawda? Przekażę Agencji Mienia Wojskowego czy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, bo mi się to zawsze myli,
Natomiast i przejmie, w zamian za to przejmie do terenu. No, to zaplanowane usługi, to też nie było bardzo zgodne z sobą, no bo jedno z nich było miasto. No, świadczy usługi w Polsku, natomiast nie świadczy miasto, to ma być w tych rejonach, tutaj u nas w 11 rejonie, prawda? Przy pani okręt 14 jest, ale tak, to tak, tak, aha, nie, jest na 29. No, w studium to jest zupełnie inne. ZU. Jakby pan mógł zobaczyć szkolenie? Szkolenie z Majfera. Bo mi się nic nie ma, szkolenie na pie, nie? 29. Właśnie z tamtej strony.
Dobrze, już jest.
to czekam na to, co się dzieje. Nie? Proszę Państwa, mam poprawkę. To co? Zrobiłoby to, co się dzieje. Czytam poprawkę. To proszę. Dla jednostki urbanistycznej 11.29 kierunki zmian w strukturze przestrzennej strona pierwsza i strona... Wnioskuje się, aby istniejące tereny wojskowe położone między ulicą Zieleniewskiego w nawiasie dawnej ulicy Wandy, a bulwarami Wiślanymi i ulicą Miedzianą przekształcić w kierunku zieleni urządzonej pauza Parku Miejskiego. W nawiasie w obecnym projekcie studium teren ten jest przeznaczony pod usługi. Aha, żeby dopisać to jako punkt... może dziewiąty, nie? Jako, aha, dobrze. Bo tutaj pisaliśmy w ósmym o dziewiątej. A ja... powierzchni wiążącej, nie? Jako punkt dziewiąty, a kolejne... będą dziesiąte, jedenaste. Dobrze. To w takim razie głosujemy nad poprawką. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I głosujemy teraz nad całym projektem uchwały z poprawką. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Punkt ostatni.